Wzmacniacz dzielony to rozwiązanie, w którym funkcje przedwzmacniacza, czyli stopnia wstępnego, i końcówki mocy, czyli stopnia końcowego, wykonują dwa osobne urządzenia połączone zewnętrznym kablem. Firma Heat w linii Obelisk oferuje przedwzmacniacz oraz dwa wzmacniacze mocy, stereofoniczny Obelisk PS i monobloki Obelisk PM. Obelisk PS to stereofoniczny wzmacniacz mocy, będący rozwinięciem konstrukcji klasycznego już wzmacniacza zintegrowanego Obelisk SI. Jego moc wyjściowa wynosi 50 W przy obciążeniu 8 ohmów. Zachowuje się on jednak jak wzmacniacze dużo wyższej klasy, a to ze względu na unikalną topologię ścieżek i świetnie zaprojektowaną sekcję zasilania. Wzmacniacz jest dopasowany wzorniczo do całej serii Obelisk. Front to tradycyjnie płat polerowanego akrylu. Umieszczono na nim jedynie niebieską diodę informującą o aktywności urządzenia. Na tylnej ściance, oprócz zakręcanych gniazd głośnikowych i gniazda zasilania, umieszczono wejścia sygnału stereo oraz wyjście do podłączenia drugiego wzmacniacza w układzie beampingu lub aktywnego subwoofera. W skromnej, wykonanej z solidnej blachy obudowie umieszczono najwyższej klasy elektronikę. Wnętrze Obeliska PS to przykład wzorcowego audiofilskiego minimalizmu. W sekcji zasilania, odseparowanej od stopnia mocy, zastosowano duży transformator toroidalny firmy Noratel, a także kondensatory niemieckiego Mundorfa. W sekcji mocy zadbano o jak najkrótszą ścieżkę sygnałową. Tranzystory mocy przykręcone zostały do bardzo solidnego aluminiowego radiatora. Urządzenie dostępne jest w kolorze białym lub czarnym.